Cześć, tu Borg, RetroGralnia. Być może dopiero co usłyszeliście, jakie gry zostały w tym roku nominowane do nagrody Game of the Year. I ja w tym filmiku też będę mówił o tej nagrodzie. No, może nie do końca dokładnie o tej nagrodzie, bo zamiast gry roku będę mówił, a właściwie grał w gry, które wygrały Game of the Year, ale nie takie zwykłe, tylko Indie Retro News Game of the Year 2021. Wiem, jestem troszkę spóźniony, bo już niedługo prawdopodobnie będzie informacja o tym, jakie gry były nominowane w kategorii tej retro, Indie Retro News na Amigę i na Commodorka w tym roku, no ale muszę nadrobić. Także zagrajmy sobie w te dwie najlepsze gry na te dwie najbardziej popularne retro platformy, na Commodorka i na Amigę. Moi kochani, zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, chciałbym podziękować firmie Kingston, która podesłała mi do testów dwa urządzenia. Pierwszym z nich jest coś, co znowu zmieniło moje życie. Pamiętacie ostatnio, jakieś parę miesięcy temu chwaliłem się tym, że dostałem taki 1 terabajtowy dysk USB-C od Kingstona, natomiast teraz dostałem coś, co wydaje mi się być jeszcze lepsze. Takie urządzonko. Urządzonko to zwie się dosyć skomplikowanie. Zewnętrzny dysk SSD XS2000. Ja mam wersję 1,5 terabajtową, można kupić sobie też wersję do 4 terabajtów. Dlaczego się tym dyskiem tak jaram? Otóż, moi kochani, ten zewnętrzny dysk SSD to małe ustrojstwo, takie małe ustrojstwo i kabeleczek. On osiąga no po prostu niesamowite prędkości odczytu i niesamowite prędkości zapisu. Są to prędkości do 2000 MB na sekundę. Dokładnie nie przesłyszeliście się, do 2000 MB na sekundę. Przetestowałem sobie ten pendrive na moim sprzęcie, na moim laptopie i na moim laptopie te prędkości nie są aż tak wysokie, bo udaje się mi osiągnąć tylko, tutaj mówię kurczę naprawdę w cudzysłowie, tylko praktycznie 1 gigabajt na sekundę transferu, i to przy odczycie i praktycznie przy zapisie tyle samo. Także możecie sobie wyobrazić, jak dzięki temu mam teraz ułatwioną pracę z plikami. I na zwykłym pendrive'ie nagranie czy odczytanie 100 GB to powiedzmy kilka minut, a nagranie kurde może i nawet czasami trwać kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt minut. Natomiast w przypadku tego urządzenia zarówno odczyt, jak i zapis 100 GB to jest ile? 1 GB na sekundę to jest niecałe 2 minutki. 100 GB niecałe 2 minutki. Adobe Premiere, przenoszenie plików, rendery filmików. Znowu jestem mega zadowolony. Dziękuję Kingstonowi. I co? I wracamy do tematu odcinka. Jeśli chodzi o Amigę, to pierwsze miejsce zajęła gierka o nazwie Invia. Na pewno nie wymawiam tego zbyt dobrze. I jest to shooter, klasyczny scrollowany shooter, który powinien ruszyć na każdej Amidze wyposażonej w dodatkowe 512 KB pamięci RAM. Ja sobie to uruchomię na mojej DA500, która mi się do takich rzeczy na pewno dobrze będzie przydawać. Także gramy na padzie i odpalamy gierkę. Specjalnie dla Was tej gry wcześniej nie uruchamiałem, bo jestem ciekaw, jak będzie ona wyglądać i chcę sobie tutaj takie moje prawdziwe reakcje dla Was nagrać. Mimo że mi gra powiedziała, jak się nazywa, dalej nie jestem w stanie tego powtórzyć. To jest gierka płatna, ona kosztuje $10, no 9,99 plus VAT i można ją sobie kupić, ściągnąć z sieci w formie plików ADF, LHA do instalacji. Jest też dołączony soundtrack. Sterowanie nie powinno być trudne. Zobaczymy, jak to będzie działać. Od razu mogę powiedzieć, że wydaje mi się, iż ten samolocik to nie jest jakiś taki samolocik chyba zrobiony specjalnie do tej gry, albo może inaczej. No, wydaje mi się, że już gdzieś takiego samolocika widziałem. Taki stateczek, może nie samolocik, to bardziej słowo stateczek powinno być odpowiednie. Ciekawe, czy mamy tutaj jakieś bonusy. Czy to mnie zabija? Tak, to mnie też zabija. Myślałem, że to jest bonus. Dobra, czyli gra od razu zaczyna się dosyć trudna. Przydałby się autofire. Czy to jest bonus? Tak, to był bonus. Game over. Nie jestem pewien, czy ta gra nie jest stworzona z darmowych asetów, albo inaczej, czy osoba, która tą grę stworzyła, też te asety swoje po prostu udostępnia za darmo. Jest bardzo możliwe, że tak jest, bo jestem prawie przekonany, że ten samolocik i te tła już gdzieś widziałem. No kurczę, od razu mi gorzej poszło. Ta gierka została wybrana głosami czytelników Indie Retro News i zagłosowało tam naprawdę dużo osób, ale jak na razie to gra mnie nie porywa. No. Przynajmniej trochę poszedłem dalej. Oj, autofire by mi się naprawdę przydał. O kurde, na górze był bonus chyba z życiem albo jakąś osłoną. Spróbuję go wziąć. Ach. Okej, troszkę mi już, troszkę! Ojejujejujejuj! No dobra. Chciałem powiedzieć, że troszkę mi już lepiej idzie. Jak to zwykle bywa w takich grach, gdy straci się życie i bonusy przepadają, to się robi naprawdę ciężko. Dobra, tego ziomka na górze olejemy. Tutaj spróbujmy zdobyć trochę punktów. Aj, uderzył we mnie. Game over. No moi kochani, w sumie nie wiem co powiedzieć. Nie wiem ile osób głosowało na tą gierkę jako najlepszą gierkę retro, indie retro za rok 2021, jeśli chodzi o Amigę. Ale prawdopodobnie trzeba byłoby się z nimi zgodzić i powiedzieć, że to jest tak najlepsza gierka na Amigę, jaka wyszła w roku 2021. Tylko co to oznacza? No oznacza, że w roku 2021 chyba jakieś super fajne gierki na Amigę nie wychodziły. Bo jakby wyszły, to by na Indie Retro News na pewno ludzie zagłosowali lepiej, bo tam jest takie środowisko, które się na tym retro dosyć dobrze zna i wie, na co głosuje. Także jeśli o mnie chodzi, to takie silne mocne 3-4 na 10, jeśli chodzi o tą grę, nie porywa. Może jakbym się jeszcze w nią trochę wciągnął, posiedział, to pewnie zaszedłbym troszkę dalej, ale chyba nie o to chodzi, żeby się zmuszać do gry. Taka gierka, shooter szczególnie, powinna być na tyle fajna, wciągająca i dynamiczna, żeby człowiek chciał w nią dalej grać. A tutaj po prostu klasyczny, standardowy, zwykły shooter. Nic specjalnego, a mimo to gra roku 2021. Dobra, przejdźmy do Commodore. Zmieńmy maszynkę. Dobrze, moi kochani, przeszliśmy na Commodorka. Na Commodorka gra, która wygrała nagrodę Indie Retro News Games of the Year, to Briley Witch Chronicles. Jest to jakaś chyba dosyć rozbudowana gra RPG. Zaraz zobaczymy, jak w to zagrać. Musimy tylko uruchomić sobie kartridż. Także jest to gierka kartridżowa. Na Easy Flasha w sam razik. Ale my zagramy na Ultimate. No dobrze. Tutaj mamy jakieś wiedźmy. I co te wiedźmy chcą zrobić? Pewnie coś złego chcą przywołać. Ja je znam. To nadchodzi. I nadeszło. I mówi, że nie wolno robić tego złego, co wiedźmy robią. Wydaje mi się, że wiedźmy chcą chyba przegonić złego. Na to by wyglądało. Że wiedźmy chcą przegonić złego, a my prawdopodobnie tak by to wyglądało. Wiedźmy chcą przegonić złego. Także zaraz się dowiemy, czy wiedźmiom uda się pokonać głównego złego. Ale główny zły mówi, że nawet gdy były najpotężniejsze w historii, to nie mogły pokonać jego nieśmiertelnego. Ale gdy zapadnie noc, będzie jeżoru. Także główny zły tutaj przepowiada śmierć wszystkich wiedźm. Ale może coś na to poradzą. Czyżby udało się go pokonać? Myślę, że to tylko takie chwilowe pokonanie. Wiecie, jak to jest z tymi głównymi złymi. Oni od razu wracają. Zamknęły go w pudełku. A teraz to pudełko muszą gdzieś schować. Oj, na pewno ktoś je kiedyś odkopie. Gdy zło wyjdzie drugi raz z pudełka, to prawdopodobnie nikt nie będzie mógł go pokonać. No dobra. Zobaczymy, co się stanie. Prawdopodobnie zaraz to zło z pudełka wyjdzie. Nowa gierka. Easy oczywiście. Ja wolę grać na łatwym i po prostu zajmować się historią. Briley's Home. Dom Briley'ego. Briley to jest chyba dziewczyna. I co? Musimy znaleźć kotka? Using the back button opens the game menu. Try it now. Using the back button. Tylko który to jest back button? No oczywiście, to jest strzałka w lewo. Okej. If you are even unsure what to do, use the remind option to help you. O, jest jakaś opcja remind? Dobra. Remind. Okej, przypomina nam, że trzeba kota znaleźć. No to co? Szukamy kota. Cześć, kotku! Fajerem jest interakcja. Miau, miau. Okej, kot znaleziony. Można powiedzieć, że mamy sukces. Sprawdźmy może, co trzeba zrobić teraz. Aha, teraz po prostu się musimy porozglądać. To co? Zlewik. Telefon. Nie dzwoni, więc nie odbieramy. Może książki? O, dzwoni. Dobra, odbierzmy telefon. Hello. Mama do nas dzwoni. Mama mówi, że powinniśmy trochę pomedytować. Ale na początku musimy nakarmić kota. Tak, będziemy zapalać świeczkę. Ok, no jak mam nakarmić kota? Gdzie może być kocia karma? Tutaj nic nie ma. O, coś tu było? To jest aura, że tak powiem, dobra, także prawdopodobnie tam będziemy medytować. Natomiast gdzie jest kocia karma? Może w szufladzie? O, to wygląda jako ta szuflada. I rzeczywiście jest tutaj tuńczyk. Kot chętnie zeżre tuńczyka. Taka gierka dla Frabiego. Ok, teraz kot jest już naszym przyjacielem. A my co? My zobaczymy, co jest na pięterku. Ok, mamy toaletę. Tutaj nic nie ma w szafce. I mieliśmy tą świeczkę zapalić, z tego co kojarzę. Może tutaj? Mamy zapałki. Zapałki są, ale potrzebujemy jeszcze świeczkę, żeby zapalić... żeby medytować. Może w toalecie? Tak, pewnie tutaj w toalecie przy otwarciu tych drzwiach będzie świeczka. No i mamy świeczkę, mamy zapałki. Jak mamy świeczkę i mamy zapałki, to możemy zejść tam, gdzie była ta spokojna aura. Kurde, ta gierka wygląda na naprawdę rozbudowaną. Pomedytujmy, co może pójść nie tak. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Nic się nie dzieje. No okej, nic się nie dzieje. Więc co teraz możemy zrobić? A! No tak, mieliśmy zapalić świeczkę. Czyli musimy wywołać menu, wziąć item. Boże, ten kot ma własne kieszenie. Okej, bierzemy świeczkę. Używamy jej tutaj. I ona się już świeci. Okej, dobra, czy zapałki automatycznie zadziałały. Dobra, teraz pójdzie nam prawdopodobnie dużo lepiej. O nie, jakiś duch zszedł z nieba, o co chodzi? To zły duch! O nie, rzucił... Nie! No cóż, zaatakował nas zły duszek. Jakiś morchol. Pewnie coś źlili. Coś przekręca ich czary. Boże, chyba ją steleportowało w to miejsce. Okej. Prawdopodobnie steleportowało nas jakichś chłopów. Oczywiście zaczęła kobietę do pracy zaprząść. W polach? To chyba się w przeszłość przenieśliśmy. Dostaliśmy ciuszki. Mamy teraz super ciuszki. Kot to smoki. Ten kot goda. To jest niemożliwe. Ona nie wie, że ten kot gada. Kot zawsze potrafił gadać, tylko ludzie nie słuchali. No, ma to sens, ma to sens. Okej, obudziliśmy się. Możemy iść pogadać z tą naszą panią, właścicielką. A dzisiaj będziemy pracować. Ale co będziemy robić? Oni są generalnie piekarzami, więc będziemy być może piec. Okej, na początku musimy coś zanieść gdzieś, ten chlebek. Do jakiejś wiedźmy, koleżanki. Dostaliśmy koszyk z chlebem i co? I musimy iść do gdzieś. Ale gdzie? Tutaj powinien nam pomóc help. Mamy remind. I mamy... To kod nam przypomina. No tak. Gdzie idziemy? The path to the east. Okej, no to okej. Idziemy ścieżką do rzeki. I na wschód. O nie! Chyba będzie w końcu walka. No, na to czekałem. Okej. Teraz my. Co to może oznaczać? Walka mieczem. Mamy miecz? Nie wiem. I kot też atakuje tego samego. Za 1 punkt, tak średnio. Kot za 7. Kot jest zdecydowanie lepszy. Ojojoj, dostaliśmy. Tak naprawdę mam instrukcję obsługi do tej gry i powinienem sprawdzić, co to oznacza. Znak ludzika oznacza walkę, a to jest makro. Takie po prostu zestawy uderzeń, które posiadają nasze postacie. No ale dobra, my chyba tutaj żadnych makro nie mamy w kocie. Też chyba nie mamy. Wydaje mi się, że udało nam się zwyciężyć te węże. Trochę jak Final Fantasy. Dostaliśmy 118 expa, dostaliśmy 4 punkty życia. Kot też dostał 2 punkty życia. Okej, dobra, i co? Zwiększyły nam się te punkty życia. Mieliśmy 25, mamy 29. Także nam się rzeczywiście zwiększyła żywotność. Niestety przez rzekę przejść nie mogę i mam iść na wschód. To the east. No to w tą stronę. Może tam na górę. Co? Uratowałem liska. Okej. Możemy sobie ratować los liski. Okej, no wiadomo. To jest tak, jak często jest w grach. Że się ratuje jakieś dziwne zwierzątka i zbiera punkty. A mieliśmy iść do rzeki. Może kurczę, ona żyje tutaj. Okej, dobra. To pewnie jest jej domek. Tak, ona ma domek tak dziwnie zrobiony. Strzałka? Aha, dobra. To jest dopiero do niej dróżka. Okej, no dobra, dobra. O, kot spotyka kota. Sambukę. Okej. Kot mówi, że mamy wejść do środka. No to idziemy. Dobra, to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o tą grę, przynajmniej na ten moment, bo wydaje mi się, że warto by skończyć i później się za nią poważnie wziąć. No i możecie zobaczyć, że ta gierka zdecydowanie jest po prostu jakaś mega, ale to mega rozbudowana. To jest jakiś RPG, jakaś przygodówka, którą raczej bym bardziej kojarzył z takich konsol jak NES, czy nawet Super NES. Co ciekawe, można nawet zapisywać sobie grę. No, w sumie to ciekawe, to jest raczej oczywiste, że tego typu duże gry można zapisywać, tylko muszę przeklikać ten cały dialog. Dobra, okazuje się, że ten moment przy tej chatce, to musiałem chyba 50 albo 80 ekranów przeklikać, ale w końcu mogę zapisać grę. I save teoretycznie można wykonać na kartridżu. Game saved. I gdyby to był Easy Flash, to by gra była już zapisana. Natomiast ponieważ mamy Ultimate'a, to tutaj trzeba było jeszcze ten save jakoś do pliku przenieść, jak mnie pamięć nie myli. O, save cartridge. I save cartridge as gra. O, i teraz sobie będę mógł spokojnie tą grę od tego momentu kontynuować. Zresztą wam pokażę. Muszę tak naprawdę odpalić ten cartridge, ten, gdzie mam już save'a. I następnym razem, jak będę save'ował, po prostu będę zapisywał sobie cartridge dokładnie na ten sam plik. Tak po prostu działa Ultimate 64. Zresztą nie tylko tak, też chyba bardzo podobnie Kung Fu Flash działa. Sprawdźmy, czy wszystko poszło ok. Z cartridge'a jest pięknie nasz zapis, możemy go odtworzyć i grać dalej. Także moi drodzy, jeśli chodzi o grę roku 2021 według Indie Retro News, to Briley Witch Chronicles na Commodore'ka no, wygląda zdecydowanie lepiej niż ta gierka na Amigę. Jednak co Commodore do Commodore. Na Commodore tyle gier powstaje, no właściwie co miesiąc jest jakaś gierka, jeśli nawet nie więcej, że jest z czego wybierać. W przeciwieństwie niestety do Amigi, gdzie jak mamy jedną dobrą gierkę na rok, to się i tak możemy, czy powinniśmy cieszyć. Także ja w tą gierkę będę jeszcze sobie grał, polecam ją waszej uwadze. Obecne gierki kosztowały około $10, jak mówiłem, plus VAT, czyli powiedzmy $12. I jeśli trochę żałuję, że kupiłem tego shootera, to ta gra na pewno jest warta wydanych pieniędzy, także tą gierkę mogę wam polecić, a tego shootera na Amigę sobie spokojnie możecie odpuścić. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam was do subskrypcji naszego kanału, zapraszam do wspierania naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Dzięki wsparciu możemy m.in. kupować nowe gierki na Commodore'ka, czy na Amigę. Zapraszam na nasz serwer Discord i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg, RetroGralnia.